Siemanko, witam was z tej strony Fifi. I dziś kolejny odcinek z Nosferatu. Tak właśnie i kontynuujemy naszą przygodę, co się dzieje. Okej, jest piesek. Bierzmy sobie to, co tutaj jest. I nie pamiętam za bardzo, jak skończyliśmy, bo dosyć dawno nie nagrywałem. Ale z tego co wiem, to próbujemy wejść w zamku i tego gościa tutaj odprowadzić. I nie wiem jak. Okej, okay, najpierw sobie wejdźmy na górę, zobaczmy co tam jest. Okej, okay. Skrzynki tu są, skrzynki. Kurczę, dawno nie grałem. Więc apteczka, jest dobrze, mamy życia trochę. Jak to było tutaj? No i co? I znowu jesteśmy w tej sali. Już tu byliśmy i to ileś razy. No nie wiem, jak chcę wyjść, no. Może tędy. Chociaż pewnie już był. Ale nie ma innego wyjścia. Tamten idzie w ogóle. Chodź, chodź, chodź. No i co? Jeszcze chciałem wspomnieć o tej serii. Co do ostatnich dwóch odcinków. Że jakość, co do jakości filmów, ogólnie o to mi chodzi, że była wręcz okropna, a to, znaczy może nie okropna, ale no, nie było HD o tym chodzi. Norma, znowu, że już byliśmy przed chwilą. No i nie było HD i to spowodowane tym, że po prostu coś mi się pozmieniało w ustawieniach tej gry, nie wiem jakim cudem. Tak, czy to we Frapsie, czy nie wiem gdzie. Mam problem, inne gry nagrywam, bo sobie sprawdzałem. Spokojnie HD, Full HD, a tutaj 480 i więcej nie chcę. No nie wiem, czym to jest spowodowane, ale bynajmniej... No będę się starał, żeby ten odcinek już był w HD i tak dalej. Nie wiem czemu, ale to jest coś z tą grą bynajmniej mi się stało. I znowu jesteśmy tutaj. Czy naprawdę nie mam się wyjść? No i postaram się zrobić, żeby to, ten odcinek był dobry i tak dalej. Okej, tu jest czerwona, czerwona, czyli mielibyśmy tu nie iść, tu jest zielona. No okej, no ale już tu skończyliśmy ostatni odcinek, z tego co pamiętam. O, wczytywanie. Aha, myślałem, że coś się stanie ciekawszego. Nie, no bo ja tutaj pójdę, a ten gość nie pójdzie, już tu przerabialiśmy. Okej, no to może gdzie indziej. No troszkę szkoda, że tak się zacięliśmy w jednym miejscu. Nie wiem, co to będzie dalej, jak tak ma być. No i czym dłużej będziemy się tutaj bawić. Boże, już który raz tu jesteśmy? Nie wiem. Czym dłużej będziemy się tutaj bawić, tym więcej osób nam zacznie umierać. O Boże! Naprawdę. No i więcej osób nam zacznie tu umierać, także naprawdę nie fajnie. No nic, no. Tutaj świeci się na zielono, czyli tutaj jakby mielibyśmy iść. No ale no nie ma jak. No. Naprawdę nie wiem. Nie mam pojęcia. Trzeba znaleźć jakieś inne. Przydałaby się jakaś mapa czy coś w tym guście. Sala odpraw. No dobra. To tutaj jeszcze poszukamy jakiegoś. Innego wyjścia, chociaż na pewno nie ma. No i tak. O Boże, nie. Naprawdę nie mam pojęcia, co teraz. Jeśli w tym odcinku nie uda mi się go wyprowadzić, to naprawdę, to już sobie to zrobię sam. Będę się męczył, ale mi się uda. No, mam nadzieję, że nie ma takiej sytuacji, w której się będzie. No tu już jesteśmy kolejny raz. Skupiłem się. Moja wina. Okej. Okay. No nic, no to cały odcinek będzie na szukaniu. A jak nie, to sobie sam to zrobię.
stąd przyszliśmy, więc może pójdźmy tu. Chociaż nie, przed chwilą tu byliśmy. Już naprawdę nie orientuję się. No i tak się buduje w tym stole, co mam zrobić. Co? Okej, mamy go. A tu jeszcze nie byliśmy. A nie, byliśmy. Naprawdę, gubię się. Nie wiem, co zrobić. A ty? Idź przodem, chłopcze! Będę osłaniał tyły! Po prostu nie pamiętam, jak ja tutaj przyszłem. Znaczy pamiętam, jak przyszłem, ale to mi już się nie da wrócić. To co ja mam zrobić? Tu już pewnie byliśmy, wszędzie byliśmy. Tutaj jeszcze są pewnie nie ma. Jeszcze spróbujemy jeszcze raz tędy przejść, chociaż już tu byliśmy pewnie kilka razy. Zgubiłem się po prostu. Tu musi być jakieś wyjście, na pewno jest. Tylko po prostu nie wiem gdzie. Tu się zaczyna ostatni odcinek, tak? No to może gdzieś na dół. Może coś się uda. Idziesz, okej. Okej, dobra. Naprawdę miałem pojęcia. Co teraz zrobić gdzieś? Jest za duży wybór. Okej, to jest sobie. Dobra, może pójdźmy tutaj. Tak na osobę. Chociaż ten pokój jest taki sam jak ten u góry. Okej. O, jesteś na zielono. Podoba mi się to, co tu jest. Co za maszkary, ratunku! Tu jesteś na zielono. Ale czy to znaczy, że... Że uwaga. Masz dwa psy. No dobra, idźmy tam gdzie zielono. Tu nie ma zielono. Nie ma zielono, zapiszmy sobie. Ale to za to coś było. Wydaje mi się, jakbym już tu był. To są wszystkie takie same i to jest taka... Nie mam żadnego... żadnej broni palnej. Dobrze. Wiesz, co mówisz, to poczekam tutaj do twojego powrotu, Jane. Dobra, jest amunicja. Pewnie nie za dużo. Chodź. Teraz idziemy z tamtej strony. Czego też nic nie będzie. Pięści sobie wezmę. O, jest, tu chyba jeszcze nie byliśmy. Tylko co z tego, jak ja nie chcę zwiedzać nowych terenów, tylko chcę po prostu się wydostać. O, znowu tu na górę. Kibelki, spoko. Idziemy dalej. No i co? Jest jakiś klucz, znaleźliśmy. Ja sobie to przeczytam teraz. Dobrze, nic ciekawego chyba. Klucz do garnizonu. Świetnie, możemy teraz się wrócić iść do garnizonu, tylko co mi to da? No ja chcę wyprowadzić w końcu tego gościa, przecież nie będę z nim latał. Zielone światło zgasło, więc jednak tak. Dowiedziałem się, że to zielone światło, to znaczy tam, gdzie mamy iść mniej więcej. To skąd? Co za maszkary, ratunku! Kostki, jak zwykle najlepsze.
spać. Nie bój się. I okej. W której godzinie zaczęliśmy? Znaczy w tej grze. Zaczęliśmy nagrywać, nie pamiętam. Okej. I teraz z której strony ja przyszłem? Z tej? Tak mi się wydaje. No to co, teraz możemy iść do garnizonu, tylko co mi da garnizon, czy przez garnizon wyjdę, uda mi się wyjść, tu pewnie jest garnizon. Tak. Jest, udało nam się. Otworzyliśmy drzwi. Okej, tam są jakieś drzwi, ja idę na górę. Albo lepiej nie. Na pewno nie. Zejdę na dół. Tam był portal, to sobie zostawimy na kiedy indziej. A na razie. Co za maszyny? Ratunku! Pieskiem. I na spokojnie sobie to wszystko załatwimy. To jest nie. Zawsze lepiej sprawdzić. Okej, jest amunicja. Kurczę, nie mam pojęcia ile już nagrywam, ale wydaje mi się, że już jest grubo ponad 10 minut, więc będziemy tutaj kończyć. A co to są za drzwi? O, mogę je otworzyć. W każdym bądź razie fajnie. Ten pokój wygląda mi znajomo. Tak samo jak tutaj zresztą też tak byliśmy tutaj. I czy to jest to, co ja myślę? Jeśli to jest to, co ja myślę, to nam się udało wyjść. Tak, po części. Ale zapewne nie. Kurczę. Tak znajomo wyglądają te schody, zwłaszcza, że już są skrzynki otwarte. Byłem tu. Tak, czy to jest to, co ja myślę? Chyba tak, wiecie co? Chyba nam się uda go wyprowadzić, także jeszcze go wyprowadzę. Jeśli oczywiście to jest... to o czym myślę, ale chyba myślę, że tak, ponieważ nie ma chyba takich samych pokoi wszystkich. Tak, udało nam się. Naprawdę, super. No już myślałem, że się nie uda. No, w każdym bądź razie udało nam się wyprowadzić. Nie wiem, kto to jest. Wuj Sam chyba, czy coś w tym guście. Udało nam się wyprowadzić już praktycznie. Teraz trzeba tylko przejść. Wczytywanie małe. Okej. Ojojoj, co się stało? Dobra, jakiś lag. Dobra, chodźcie. Chodź. Jeszcze, dobrze. No, to teraz jest dobrze. No, teraz możemy już się cieszyć, ponieważ uratowaliśmy kolejnego członka rodziny. Dobra robota, mój chłopcze! Teraz pospiesz się i uratuj resztę rodziny! Ja tu zostanę i będę cię ubezpieczał! Dokładnie. Tylko gdzie ty jesteś i co mi dasz? Mam tu coś na te rany. A tak, to się może naprawić. Nic tam nie dam. Po prostu siedzi. No nic. Dobrze. No i takim akcentem właśnie zakończymy kolejny, szósty już chyba odcinek z Nosferatu. Udało nam się uratować kogo? No, tego jakiegoś wujka czy coś tam. No, bynajmniej mamy już rodzinę Kingstone. Całą. Znaczy, tych, którzy mieliśmy uratować, są uratowani. No jeszcze tam zostało sporo osób, także nie będzie tak łatwo. Jeszcze będzie parę bossów, wrócimy się tam do tego portalu, co przed chwilą tam byliśmy. No na pewno to jeszcze nie jest koniec. Jeszcze będzie kilkanaście, a kilkadziesiąt nawet, już wsadziłem, odcinków. Robi się już jaśniej. No, to byłoby na tyle, żegnam się z wami. Do zobaczenia.